Dzień dobry, nazywam się Tadeusz Płatek, jestem dyrygentem opery i Filharmonii Podlaskiej. No i powróciły, proszę Państwa, poranne spotkania z najmłodszymi dziećmi. Dziećmi z przedszkola i dziećmi ze szkół podstawowych. I razem z wspaniałym kwintetem dętym Opery Filharmonii Podlaskiej spotykamy się tutaj, żeby pośpiewać piosenki z repertuaru fasolek, to znaczy ogórek, ogórek, zielony ma garniturek i kaczuszki i tego typu piosenki. Jesteśmy ze szkoły podstawowej numer 50. Po raz pierwszy jesteśmy w Filharmonii Podlaskiej. Na tym przedstawieniu śpiewaliśmy piosenki Ogórek, Ogórek, Ogórek i Myj Zęby. Było bardzo fajnie. Mogłam wystąpić na scenie i dyrygować. Dyrygować. Było fajnie. Czasami się stresowałam, no ale i tak było fajnie. Gałaszewicz i dyrygowałam orkiestrą, a piosenka była pod tytułem Myj Zęby. Było to, ponieważ bardzo trudne, ale jakoś sobie poradziłam. Bardzo wyczerpujący program, pomysł dyrektora Skolmowskiego na to, żeby przyciągnąć do opery i wychować nowe pokolenie dzieci, które jeszcze teraz świetnie śpiewają, świetnie klaszczą, nie są przez nikogo zepsute, kochają muzykę taką radością pierwszą. No i my chcemy tą radość od samego początku podtrzymywać i rozwijać. Jeśli one teraz przyjdą do opery i będą śpiewały kaczuszki, to myślimy, że za 5 czy 6 lat nie będziemy mieli problemów ze sprzedażą biletów na poważniejsze sztuki, kiedy one dorosną i będą kochały już poważniejszy repertuar. Pozdrawiamy wszystkich widzów opery!